Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Rogi na Podkarpaciu. Jest to blisko mojej rodzinnej miejscowości Iwonicz, gdzie znajduje się mój dom i cała moja hodowla. Za mną możecie Państwo dostrzec jakże przepiękne dwa gołębniki, które są stworzone na rzecz MWG Karpatia, którego jestem organizatorem i chciałem Państwa serdecznie zaprosić do rywalizacji na tymże wspólnym gołębniku. Gołębnik ten powstał oczywiście dzięki pomocy mojego taty i mojej mamy. Z tatą razem projektowaliśmy ten gołębnik, później razem zadzwoniliśmy do wykonawcy, ustaliliśmy wszystko. Wiadomo, mama nam w tym pomaga, wspiera nas, gdy tutaj byliśmy na działce, choćby nawet pracować przy ogrodzeniu, czy też z tatą pracowaliśmy nad dopracowaniem całego wyposażenia w gołębniku, czy dopracowaniem wolier, które robiliśmy sami. To mama wtedy karmiła nasze ptaki, zajmowała się hodowlą, więc tutaj na pewno to była taka praca rodzinna, można to nazwać. Bardzo im za to dziękuję, że mi pomagali, że mnie wspierali. No i udało się stworzyć ten jakże piękny obiekt, w którym są właśnie gołębniki za mną. Jeden gołębnik jest już praktycznie cały wykończony, brakuje tylko wlotów, ten pierwszy. Drugi chłopaki skończyli wczoraj dopiero montować. Jeszcze trzeba tam dopracować kilka szczegółów, choćby nawet wewnątrz, czy właśnie domontować woliery i wloty. No ale pierwszy jest już praktycznie zakończony na zero, więc zaraz przejdziemy do środka i pokażę Państwu, jak to wszystko wygląda od wewnątrz, abyście mogli się sami temu przyjrzeć i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać i funkcjonować. Także zapraszam do dalszej części prezentacji. Jesteśmy po krótkiej prezentacji gołębnika z zewnątrz, lecz niestety aura nie dopisuje. Także przenieśliśmy się do środka i teraz opiszę Państwu pokrótce, jak będzie wyglądała rywalizacja na moim wspólnym gołębniku. Więc planuję obsadę około 600 sztuk. Gołębnik każdy jest przystosowany na 360, czyli razy 2 to mielibyśmy 720, ale po prostu nie chcę tyle. Najważniejsze jest, aby gołębie miały swobodę, przestrzeń, czuły się dobrze. Praktycznie to można byłoby jeszcze więcej ptaków wcisnąć, że tak to nazwę, do gołębnika, lecz nie ma to najmniejszego sensu, bo najważniejsze jest zadbać dobrze nad całym stadem, dopatrzeć każdy szczegół, dopilnować. No i właśnie do tego zmierzam. Głównie będę tutaj pracował sam na wspólnym gołębniku. Będę doglądał stado, będę sam karmił, łapał na treningi. Wiadomo, ktoś tam przyjdzie do pomocy, ale to już taki naprawdę jakiś obeznana osoba, żeby na przykład pomóc w łapaniu gołębi na trening, bo nie wyobrażam sobie na przykład podstawić po prostu klatki i naganiać te ptaki do każdych klatek, bo moim zdaniem jest to naprawdę mocna przesada. Mając każdego gołębia w ręku, możemy od razu na przykład wyhaczyć jakiś jego uraz, typu mięśnie, brzuch, jakieś obtuczone, jakiś mostek troszkę nadłamany, czy cokolwiek takiego. Więc moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest właśnie łapanie każdego gołębia w rękę. I przede wszystkim go wtedy się uspokaja, przyzwyczaja się do właściciela, do gołębnika, więc nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Dlatego też taka troszkę mniejsza obsada gołębnika, tak jak wspominałem, 600 sztuk, bo można wtedy łatwiej nad stadem panować, łatwiej jest wszystkiego dopilnować i dopatrzeć. Nie mówię, że z czasem ta obsada tam, załóżmy, jakieś 100, 200, 300 sztuk się nie powiększy. Po prostu będę widział, jeśli będę w stanie zapanować nad wszystkim, i będę widział, że jeszcze jest ten zapas jakby czasu i wszystkiego, że będę w stanie właśnie ogarnąć większe stado, to będzie większe stado wtedy pod moją kontrolą, ale na razie jest to 600 sztuk.
Cóż, drużyna będzie się składała z 4 gołąbków, z czego 3 pierwsze będą punktować. Oczywiście nie trzeba zgłaszać całej drużyny, można sobie jednego zgłosić, można sobie 2 zgłosić. Można sobie z kolegą na pół zgłosić, czyli kolega daje 2, drugi daje 2 i tam opłacają też na pół, czy już jak tam po prostu kwestia dogadania między nimi. Gołąbki będą przyjmowane od 10 kwietnia do 10 maja. W razie zaginięcia jakiegoś ptaka na treningu czy na oblocie, to do 15 czerwca hodowca ma możliwość wymiany ptaka zupełnie za darmo, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. Po prostu dzwonię do hodowcy, mówię, że nie ma takiego i takiego ptaka. Jeśli hodowca chce, ma taką możliwość do 15 czerwca dostać sobie gołąbka na jego zastępstwo. Pokrótce opiszę, jak będzie wyglądała jeszcze rywalizacja. Planuję przed lotami przeprowadzić pomiędzy 7 a 10 treningów. Wiadomo, zaczynając od krótkiego kilometrażu i tam kończąc na jakichś 100 km czy 80, po prostu to też będę obserwował, jak całe stado się zachowuje, jak wygląda zdrowotnie, no i ogółem jak wszystko będzie wyglądać. Później po przeprowadzonych treningach planuję wykonać 7 lotów konkursowych od 100 do 400-450 km włącznie z lotem finałowym. No to właśnie tak jak wspominałem wcześniej przy lotach treningowych, wszystko będzie zależało od zdrowia stada, no i choćby nawet od warunków atmosferycznych, bo jeżeli będę widział, że na kilometrażu 450 km prognoza nie pokazuje szans na wypuszczenie, no to wtedy właśnie zrobimy finał z 400. Także, ale już taka dolna granica to jest właśnie te 400 km, więc 400 jest na pewno, a może być tylko wyżej do 450, czy tam nawet 60, jeśli byłaby taka potrzeba, bo też trzeba znaleźć jakieś odpowiednie miejsce do wypuszczenia, aby były gołąbki wypuszczone w godnych warunkach. Z każdego lotu konkursowego, od pierwszego do trzeciego lotu konkursowego będą nagradzane 21 gołąbków. Później z 4 i 5 tak samo 21, tylko za troszeczkę większą sumę, którą Państwo tam możecie doczytać sobie w regulaminie, bo to troszkę długo by zeszło, jeżeli bym tak każdą sumę wymieniał po kolei. Z lotu finałowego będzie nagrodzonych 51 gołąbków, z czego główna nagroda to 10 tysięcy złotych, czyli pierwszy gołąb z finału. Właśnie drużyna i as będzie zsumowana z wszystkich 7 lotów włącznie z finałem i będzie nagrodzonych po 20 najlepszych asów i 20 najlepszych drużyn, gdzie główne nagrody to właśnie po 8 tysięcy złotych. Ogółem cała pula nagród przy pełnym sadzie gębnika, tak jak 600 sztuk, będzie wynosić ponad 105 tysięcy złotych, tam 150 z haczykiem. Cóż jeszcze mogę więcej powiedzieć? Gołąbki wysyłane przez hodowców do nas nie muszą być szczepione. Tutaj ptaki przejdą wszelkie przygotowanie do szczepienia i zostaną zaszczepione odpowiednimi szczepionkami, o których będziemy wspominać już później właśnie przy już przyjmowaniu ptaków i tak dalej. Po zakończonych właśnie wszelkich lotach zostanie zorganizowana aukcja na portalu naszegębie.pl, z czego 50% wartości już uzyskanej kwoty po odbiciu prowizji dla portalu i po odbiciu wykonania zdjęć otrzyma właściciel, a 50% przechodzi na rzecz MWG Karpatia. Z każdego lotu konkurs zdobywa 33% włożonych gołąbków. No i tak jak mówiłem, wyniki będą na bieżąco na stronie podawane z każdego lotu. Każdy ask, każda drużyna będzie co lot podsumowana. Będziecie mogli Państwo to śledzić. Będę starał się jak najwięcej nagrywać dla Państwa filmów, czy to z koszowania, czy z łapania na trening, czy z odlotu, z czegokolwiek, abyście mogli Państwo być na bieżąco. Pracujemy już wstępnie, znaczy już zaczęliśmy pracę nad kamerami, abyście też mogli obserwować, co się dzieje w koło gębnika podczas tygodnia całego i tak samo później na locie.
Więc są to kwestie, które zostaną dopracowane w najbliższym czasie, aby każdy mógł być zadowolony z tego, co dzieje się tutaj na wspólnym wierniku. Tak jak wspominałem, najwięcej rzeczy tutaj będę chciał sobie dopilnować samemu, bo wiadomo, jak człowiek po prostu sam sobie wszystko dobrze dopatrzy, to później sam podnosi odpowiedzialność za to, co zrobił, ale kto mnie zna, wie, że może mi na spokojnie powierzyć swoje ptaki i dołożę wszelkich starań, aby każdy z Państwa był zadowolony, aby zachować proporcjonalnie jak największą ilość stada po zakończonym sezonie lotowym. No i będę nadawał po prostu z siebie wszystko, aby Was nie zawieść. Kolejną ważną kwestią na pewno jest to, że możecie Państwo sobie tutaj na tym wspólnym wierniku doskonale sprawdzić swoje ptaki, jak radziłyby sobie w terenie ciężkim, czyli terenie górzystym można nazwać, ponieważ znajdujemy się na Podkarpaciu, dokładnie w miejscowości Rogi. Jak to się mówi potocznie w tym rogu mapy na południu Polski, więc loty będą odpowiednio wzdłuż linii gór. Także no, na pewno nie będą to łatwe warunki. Także jest to naprawdę dość spora selekcja dla każdego stada i dla każdego gołąbka, który później może idealnie wpasować się w czyjąś hodowlę rozpłodową, no i później lotową. Teraz pokażę Państwu, jak to mniej więcej wygląda gołębnik wewnątrz i tak dalej. Jak już wspominałem wcześniej i możecie zresztą sami Państwo zauważyć, każdy przedział jest przystosowany na 90 sztuk. Tutaj są właśnie drzwi zasuwne i mamy takich przedziałów 4. Najważniejszą kwestią, która myślę jest tutaj no, istotna, przedziały te nie będą praktycznie wcale zamykane. Czyli potocznie mówiąc, gołąbki będą sobie jadły z jednego karmnika i piły z jednego pojnika. Nie będzie tak, że w jednym przedziale będą jakieś jedne gołębie, drugie w drugim i jedne jedzą jedno, drugie. Nie ma tak. Jedzą wszystko i piją wszystko. Tutaj mamy tą przerwę pomiędzy gołębnikami, którą możecie Państwo zauważyć. Ale tutaj z czasem zostanie opracowana taka woliera, aby gołąbki mogły sobie po prostu przechodzić między gołębnikami i no nie będzie czegoś takiego, aby gołąb z jednego przedziału jadł coś innego niż ten z drugim. Po prostu przedziały sobie przygotowałem na pierwsze dni oblotu, aby wiadomo było łatwiej nie mieszać tych gołąbków, które latają już załóżmy 2 tygodnie z tymi, które dopiero zaczynają wychodzić na dach. Więc przedziały będą używane tylko na początku przyjmowania ptaków i później będą służyły wiadomo do łatwego łapania, bo no bo latać za gołąbkiem po całym gębniku to by nie było sensu, więc po prostu lepiej sobie je przemknąć w przedziale. Tutaj możecie Państwo zobaczyć na razie takie dwie czarne płyty. Ta płyta będzie odpowiedzialna za wypuszczanie gołąbków. Po prostu będzie podnoszona do góry, zahaczana i gołąbki sobie będą wyskakiwać, a tutaj zostanie zamontowany wlot. Tutaj będą takie zwykłe, standardowe wskoki. Jeśli ktoś ogląda jakieś poprzednie moje filmy z mojego gołębnika, to mogliście Państwo zaobserwować, jaki tam jest wskok. No moim zdaniem jest on bardzo praktyczny. U nas się bardzo sprawdził, więc myślę, że tutaj też będzie to odpowiednim zastosowaniem. Jeszcze tylko dodam, gołębniki zostały wykonane przez firmę AirDrew Roberta Strzalińskiego. Chłopaki zrobili naprawdę bardzo fajną robotę. Można było się fajnie z nimi dogadać. Powiedziałem, zadzwoniłem do Roberta, mówię: Robert, potrzebuję taki i taki gołębnik. Wysłałem mu wstępny rysunek, podałem wymiary. On, wiadomo, w kontakcie ze mną dopracował każdy szczegół jeszcze. No i moje gołębniki są naprawdę piękne, okazałe. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Możecie Państwo zauważyć, tutaj na środku jest sklejka czarna, a tutaj pod regałami mamy ruszt. Później sobie jeszcze dorobię takie podstawy do karmienia.
z których będą karmione gołąbki za każdym razem. No, ponieważ zauważyłem u siebie na hodowli, że młode lepiej sobie po prostu jedzą z podstaw, niżeli z karmników chętniej. One lubią po prostu walczyć o ziarko, lubią taką rywalizację między sobą, tak to nazwijmy. I to jest na pewno też jakaś tam motywacja dla nich. Myślę, że już wspomniałem o wszystkim, co chciałem powiedzieć. Więc zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w rywalizacji na moim międzynarodowym wspólnym gojemniku Karpatia. Możecie Państwo mi zaufać w 100% i obiecuję, że Państwa nie zawiodę. Będę zawsze starał się dawać z siebie 100%, wkładać całe serce w to, co robię. Zresztą, tak jak wspominałem, kto mnie już troszkę dłużej zna, wie, że bardzo potrafię się zaangażować. Więc no niestety moje ptaki będą musiały troszeczkę zejść na drugi plan. Oczywiście też sobie będę z nimi pracował, będę tam sobie uczestniczył w lotach, bo bez tego po prostu by się nie dało żyć. Naprawdę to jest loty, to jest spełnienie marzeń na pewno niejednego hodowcy, więc bez tego by się nie dało wytrzymać w niedzielę. Także będę się dalej swoją hodowlą zajmował, lecz już niestety na pierwszym planie będzie wspólny gojemnik właśnie i gołębie, które powierzycie mi Państwo. Gdybyście coś Państwo jeszcze chcieli dopytać, można śmiało dzwonić na telefon 783-265-592 bądź też pisać na maila organizator@mwgkarpatia.com. Zawsze będę starał się odpowiedzieć na każde Państwa pytanie. Jeśli ktoś będzie chciał również pogadać, spotkać się, to zapraszam serdecznie tutaj, czy do mnie, do domu, albo możemy się jeszcze zobaczyć na wystawie ogólnopolskiej w Katowicach 6, 7, 8 stycznia, stoisko numer 104. Można podejść, tam będę, odpowiem na każde zadane pytanie, więc zapraszam serdecznie. A i jeszcze najważniejsze, z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałem Państwu życzyć zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym. Zapraszam serdecznie jeszcze raz do rywalizacji. Pozdrawiam, dobry lot.